Dzisiaj jest nas około 50 osób. Podzieliliśmy to na 4 grupy. Jedna grupa poszła w kierunku Jantara. Zbieramy tam śmieci na plaży oraz na terenach wydmowych. Druga grupa natomiast poszła ku kierownicy u ujścia Wisły. No tam jest większa grupa, gdyż tych śmieci tam właśnie jest zawsze najwięcej. Plaża jest mocno zanieczyszczona. Jak to wygląda z waszej strony? Jest dużo śmieci na plaży? Dużo. Czego jest najwięcej? Butelek. Plastikowych butelek i papierów. I szkła. A skąd tutaj wszystkie śmieci się tutaj biorą? Jak wy myślicie? Ludzie przynoszą z domu w workach i zostawiają. Tak zawsze rodzinnie się Państwo wybierają na sprzątanie plaży, czy po raz pierwszy? Po raz drugi. Ale rodzinnie, tak. No właśnie, to taki pomysł na edukację, na wspólne spędzanie czasu. Jaki zamysł właśnie u Państwa? Chyba tak wszystko razem, do kupy, żeby z nią tak troszkę jej pokazać też, że nie tylko komputer, nie tylko telefon, nie tylko szkoła, ale też jeszcze inaczej troszkę można dziecku pokazać świat. Dużo jest śmieci na plaży? No tak, całkiem sporo. Powinniśmy się zachować czysto, higienicznie i nigdzie nie śmiecić. No jest takich śmieci naprawdę, od zlewów, po jakieś tam obuwie, kozaki, no wszystkie śmieci bytowe tutaj trafiają. Wiemy, że te śmieci są pozbywane gdzieś w okolicach Wisły, na pewno to nie są śmieci wynoszone przez mieszkańców. One z nurtem rzeki, który jest na Wiśle dosyć silny, płyną i tutaj lądują. Zaznaczę, że za każdą taką akcją jest to około 80 do 100 worków 150-160-litrowych śmieci, czyli zawsze jest to przyczepa traktorowa. Teraz, jeżeli przychodzimy już tu po raz kolejny, widzimy, że jest naprawdę poprawa, czyli te śmieci dalej już nie zasilają, tylko są eliminowane u źródła. Jest lepiej, cieszymy się, że jest lepiej. Nigdy nie będzie tak dobrze, jakbyśmy chcieli, bo mówię, ta Wisła niestety dalej jednak jest zasilana. Mimo tych reform ustaw odnośnie gospodarki odpadami, widzimy, że jeszcze dalej ludzie się pozbywają tych śmieci nie tak, jak powinni, ale jest lepiej, cieszymy się, no, czyli to jest to, co powinno być.